właśnie teraz trwa ostatnia premiera w tym sezonie artystycznym u nas w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Tym razem zdecydowaliśmy się na wystawianie prapremierowego tekstu Lekkości autorstwa Wiktora Stypy, który jest równocześnie reżyserem tego tekstu. Ten pomysł chodził za nami od dłuższego czasu i tak się szczęśliwie złożyło, że Matylda Balczyńska, nasza dyrektora artystyczna, zaprosiła właśnie pana Wiktora tutaj do Tarnowa, który przyjechał, zaproponował tekst dedykowany specjalnie ludziom młodym, młodzieży, tym, którzy w zasadzie bardzo stronią od teatru, a mają bardzo wiele problemów, o których czasami chcieliby porozmawiać. Także to jest tekst specjalnie właśnie zrobiony dla nich. Zostaliśmy zaproszeni do stworzenia przestrzeni dla młodzieży i początkowo nie byliśmy pewni, czy jest to temat albo medium, które poniesie młodych ludzi. Natomiast po wielu rozmowach, wielu namowach i wielu bardzo dobrych powodach stwierdziliśmy, że jest to ostatnie medium, które ma bezpośredni kontekst z widzem i w którym mamy bezpośrednią granicę między prawdą i fikcją. Tym, co jest postacią, a tym, co naprawdę jest człowiekiem. Przy projekcie pomagali nam młodzi ludzie z grupy teatralnej Szklana Maska, pracującej tutaj przy teatrze. Uczestniczyli w próbach tutaj z naszymi aktorami, ale także czynili swoje uwagi do tekstu, które znalazły odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie tego, co teraz słyszymy na scenie. Byli aktywni, toczyliśmy szereg dyskusji na temat tego, czy figury, figuranci i estetyka w ogóle, w którą wchodzimy, ma jeszcze jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Z pewnym zdziwieniem i mikrosmuteczkiem stwierdziliśmy, że wciąż ma. W spektaklu Lekkość pełniłem funkcję dramaturga. Razem z Wiktorem Stypą, reżyserem, wspólnie myśleliśmy nad scenariuszem, opracowywaliśmy go. Razem kombinowaliśmy, w jaki sposób pewne rzeczy powiedzieć, przekazać, napisać. Razem ze sztabem wspaniałych plastyków, wspaniałych osób technicznych, wspaniałej pani Krawcowej, którzy pomagali mi zrealizować moje pomysły. Najpierw postawiliśmy ścianę. Taka ciekawostka, jest ona po prostu kartką papieru. Kto się uważnie przyjrzy, zauważy, że ona ma po prostu proporcje kartki papieru, czyli sama idea była bardzo prościutka i wobec tego wszystko się wydarza. Kostium, w którym występuje świnka morska, zdobył serca i nawet już mam zamówienia na szycie takich spodni na inne okazje, czyli wydaje mi się, że po prostu zrobiły furorę. Przynajmniej są bardzo wesołe i mam nadzieję przede wszystkim, że młodzież odnajdzie w tych kostiumach sporo analogii do tego, jak sami się ubierają, do tego, co obecnie jest modne. I mam nadzieję, że będą one bardzo miłą ozdobą i bardzo dobrze będą dopełniać nasze wspaniałe postaci. Znalazłam się tutaj chyba przez to, że jeszcze przed szkołą teatralną, a studiowałam, nawet studiuję nadal w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, grałam tutaj w teatrze, Teatr Odmowy, się nazywał nasz teatr amatorski. I stąd dyrektor Balwejder znał mnie i Przemka też, a potem przyjechał na nasze dyplomy do Krakowa, gdzie nas zobaczył i zaproponował nam współpracę. No i tak się tu znalazłam. Atmosfera jest super i też znaliśmy się prywatnie wcześniej, więc nie czuję, żeby był między nami jakiś duży dystans. I czuję też wsparcie, także myślę, że to jest super miejsce, żeby rozpoczynać gdzieś tam swoją karierę i stawiać pierwsze kroki już tak na poważnie. Cześć, ja nazywam się Przemek Płaczek, jestem nowym aktorem w teatrze w Tarnowie. Gram świnkę morską w nowym spektaklu Lekkość w reżyserii Wiktora Stypy, na który bardzo serdecznie zapraszam. Również chciałem powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem zaproszony do tej współpracy ze względu na to, że właśnie tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki teatralne i z tego miejsca chciałbym bardzo za to podziękować, że dostałem taką możliwość. Ja ogromnie osobiście się cieszę, że do naszego zespołu w tym spektaklu jako debiutanci, świeżo upieczeni aktorzy trafiają Angelika Smyrdała oraz Przemek Płaczek, bo to osoby, które od wielu lat były związane z Tarnowskim Teatrem, tutaj jako nasi wolontariusze, później jako aktorzy amatorzy, a teraz kończą właśnie studia i przychodzą grać do nas. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele lat będziemy mogli tutaj zobaczyć w Tarnowskim Teatrze przy Mickiewicza 4. Serdecznie zapraszamy.